Film w reżyserii Ridleya Scotta, ze zdjęciami Dariusza Wolskiego i z aktorem Joaquinem Phoenixem w roli głównej. Dzisiaj jesteśmy na polskiej premierze, raz, dwa, trzy, filmu Napoleon! Your Majesty, we are discovered. Good. Guys, it's a trap! I'm the first to admit when I make a mistake. Marysiu, Napoleon, za co ten film mogą polubić, pokochać widzowie? Znaczy, przede wszystkim dla mnie jestem tutaj dzisiaj, bo jest to film Ridleya Scotta, czyli mojego ulubionego reżysera, jednego z moich wspaniałych takich mistrzów kina. Ludzi, przez których ja chciałam robić kino, przez których chciałam być reżyserem, reżyserką. Napoleon to chyba taki film, na który się długo czeka. No, od 1814 roku. A jeśli chodzi o Bogusława Lindę, to jest Ridley Scott, to jest Joaquin Phoenix. Czy to są takie postaci, których nie można odpuścić na dużym ekranie? Kultowe. Ridley Scott jest naprawdę kultową postacią. Joaquin Phoenix też. Ma pan jakieś ulubione role Joaquina Phoenixa, ulubione filmy Ridleya Scotta, do których może też wraca? O, Ridley Scott to przede wszystkim Pojedynek, ten pierwszy film, który zrobił. Też z okresu napoleońskiego. Napoleon, co pani myśli? Co myślę o postaci historycznej? Proszę pana, jeden z największych polityków, imperatorów w historii absolutnie ludzkości. Człowiek, który zmienił mapę Europy na zawsze. A myśli pani, że za sukcesem wielkiego człowieka stoi też wielka kobieta? Zawsze tak jest. Czyli tutaj w tym przypadku możemy mówić o Józefinie? Nie wiem, czy dokładnie o niej. Wiele kobiet było w życiu Napoleona i myślę, że dla wielu z nich chciał być największym mężczyzną swoich czasów. Pani Grażyno, czy rzeczywiście Napoleon to był wielki człowiek? To jest wielka postać dla pani? Dla Francuzów jest ogromna postać, dla nas też. Ze względu na Beatę Tyszkiewicz, który on się kochał jako pani Waleski, to jest to wielka postać. Drodzy goście, no, był to wód, zapraszamy do sal kinowych. Już za chwilę rozpocznie który nie lubił przegrywać, Napoleon. A my lubimy takich. Tak się zastanawiam, gdyby pani na przykład Ridley Scott zaproponował rolę Józefiny, co by pani powiedziała? Chodzę. Gdzie on jest? To jeszcze należy do takiego grona pani ukochanych reżyserów. Pytam zarówno o tych polskich, ale też i zagranicznych, bo jak mówimy o wielkich postaciach dzisiaj, to kto jest dla pani taką wielką postacią? Adrian Lane na przykład. Na przykład... Bierze nas od dołu. Na przykład... Kocham polskich reżyserów, zarówno na to, że karierę całą zaczynałam tu, ale również pełen szacunku dla mnie reżyser, który już odszedł, to jest Karol Mak, dzięki któremu zagrałam w Innym spojrzeniu i zaczęła się moja międzynarodowa kariera. Napoleon, film o wielkim człowieku. A kto jest dla ciebie takim wielkim człowiekiem? Czy ty masz kogoś, kto ciebie inspiruje? No, dobre pytanie. Grubej rury. Myślę, że... Kurde, mój syn. Mój syn. Bym odpowiedział, że mój syn, bo to jest, kurde... To jest twardy, młody człowiek i myślę, że dzisiaj w ogóle właśnie młodzi ludzie nie mają najprościej i on jest właśnie... On jest dla mnie takim... Naprawdę jakby wartościowym człowiekiem. Rzeczywiście tak jest, że zanim nie zostaniesz ojcem, to nie wiesz, co to jest to ojcostwo, że tak wiele się zmienia wtedy? No dużo się zmienia, dużo się zmienia. Chociaż no ja mam świetny kontakt z dzieciakami, w sensie bardzo lubię ten czas. To jest dla mnie taka jeden z głównych filarów jakby u mnie, więc no ja mega się cieszę, że mam i syna i córę. Panie Bogusławie, też jestem zaskoczony, bo nieczęsto pojawia się pan na premierach. Co sprawiło, że postanowił się pan pojawić na tej premierze? Żona. Czyli żona namówiła, czy żona jest fanką właśnie Ridleya Scotta albo tego tematu? Nie, ja jestem fanem Ridleya Scotta, ale żona jest fanką premier. Tak się zastanawiam jeszcze, bo mamy teraz dużo różnych filmów, które są bardzo długie. Ten film 2 godziny 40 minut. Czy
pan uważa, że dobrze, że te filmy są tak długie w tych czasach, bo coś się zmieniło też po COVID-zie. Wie pan co, ja się jakby zacząłem oglądać filmy w czasach, kiedy wszystkie filmy trwały tak długo. Czyli kiedy robił Coppola Apokalipsę, kiedy filmy trwały czasami po 3 godziny. A fotele były mniej miękkie niż teraz. Czyli to dobrze. Tak. Nawet jak Ridley Scott zapowiada 4-godzinną wersję reżyserską, to też by pan ją chętnie obejrzał. Co po telewizji, po komputerze, jest to pewnego rodzaju święto, że oglądamy razem, wspólnie coś, nie? Czyli wspólnie coś przeżywamy. Nie sami, tylko wspólnie. Razem oddychamy, razem się boimy, razem się śmiejemy. Takie pana marzenie aktorskie to chociażby zagrać u Ridleya Scotta? Nie mam żadnego marzenia aktorskiego. Wszystkie spełnione? Patrzy pan. Nie interesuje mnie. I'm destined for greatness. But those in power only see me as a sword. I suggest you take the throne as a king. Holding on. Żeby być dobrą aktorką, co trzeba w sobie mieć? To jest miłość do zawodu? To jest kwestia tego, żeby lubić ludzi? Trzeba mieć talent, skarbie. I talent. Tak. No, oczywiście oprócz charyzmy niebywałej, oprócz pokory również, ale trzeba mieć talent przede wszystkim. Gdyby miała pani wybrać miłość, pieniądze, władza. No władza jest bardzo zaraźliwa, ja rozumiem wszystkich polityków i króli, bo władzę trudno oddać, ale wybrałabym chyba jednak zawód komedianta, którym jestem, dlatego że my wiemy więcej niż władza wie, ale my potrafimy się z tego śmiać, a oni chorują, jak ją tracą. To się zgadza. Ale królową pani też pewnie kiedyś chciała zostać, czy nie? A nie jestem? Marysia, robisz filmy na temat Napoleona, ale w Polsce. Jakiego polskiego aktora widzisz w tej roli? Że gdybym miała obsadzić Napoleona w Polsce, o kurde. No Ridley ma swojego Joaquina Phoenixa. Trudne pytanie. Nie wiem dlaczego, ale bo fizycznie jakoś by mi pasował. A poza tym bardzo go lubię prywatnie. Miśka Koterskiego bym widziała w tej roli. O, tak, to bardzo tak, ciekawe, ale to tak na przekór chyba. Tak na przekór, tak, tak na przekór. Czyli widziałabyś ten film w klimacie trochę takim komediowym. Może byśmy zrobili komediowego Napoleona wtedy. Chcesz, żeby cię dotykała w gołe łapska na gołyści siedziała świnia jedna? Ona nie jest świnia. Ty za to jesteś świnia obleśna, szanuj się. Wyrocha gruba, świnia obrzydliwa! W zwiastunie tego filmu, jak i w samym filmie, pojawiają się takie słowa, gdzie Napoleon mówi, że nigdy nie popełnił błędu. Tobie się zdarzyło w życiu popełnić wiele błędów, jak z nich wychodzisz? Nie, no jasne, popełniłem błędy, ale wiesz co, jakby nie żałuję ich, bo mam... Wydaje mi się, że na przykład w biznesie to jest tak, że to są takie naprawdę jakby istotne momenty po prostu, że dzięki temu też wiele się nauczyłem. A w życiu osobistym, no wszystko jest naszym doświadczeniem. No, ja mam takie poczucie, że naszego właśnie doświadczenia czy tego, co przeżyliśmy, to nikt nam nie zabierze, a dzięki... I na tym możemy jakby bardzo dużo budować, no bo... Jakby sama wiedza, mówmy się taka nabyta w szkole czy coś, no to do prowadzenia biznesu czy normalnego życia, no to trochę za mało. Czego ci życzyć na ten nadchodzący okres świąteczny? Jest super, jest wszystko ekstra, także dzięki. Ale najważniejsze, że jesteś w tym cały czas uśmiechnięty i zadowolony. Dokładnie. I radosny. Dokładnie tak. No to tego wam też wszystkim życzymy. To będzie długi film, ale pełen akcji, batalistycznych scen, który pokaże burzliwą drogę na sam szczyt Napoleona Bonapartego. Myślę, że warto na ten tytuł wybrać się do kina, dlatego chodźcie do kina, a my widzimy się już w kolejnym Movieboxie.